Witam Państwa serdecznie. W niniejszym otwieram Żukowskie Lato Muzyczne. 5 kolejnych niedziel lipca z niesamowitymi muzycznymi akcentami. 7. edycja Żukowskiego Lata Muzycznego dobiegła końca. Był to wyjątkowy czas, który mieszkańcy Żukowa i turyści z przyjemnością spędzali na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Część festiwalowych melodii po raz pierwszy rozbrzmiała dla żukowskiej publiczności. W tym roku mamy aż 3 projekty, które będą miały swoją premierę tutaj podczas Festiwalu Żukowskiego Lata Muzycznego. To będzie przyszłotygodniowy koncert pieśni neapolitańskich, koncert utworów do wierszy Jana Twardowskiego oraz koncert przebojów, polskich przebojów lat 60. i 70. Morskie opowieści czekały na tych, którzy pierwszą niedzielę lipca zdecydowali się spędzić na Placu Mariackim. Piosenki morskie i szanty wykonała Trójmiejska Grupa Wokalna z Gdyni. Trójmiejska Grupa Wokalna powstała już parę ładnych lat temu. Śpiewamy utwory morskie, marynistyczne, szantowe. Czwórka przyjaciół przeniosła żukowską publiczność zdecydowanie jeszcze bliżej Bałtyku. Statek sztorm to wiatr, co dmucha z gestem. Cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści. Kto chce, to niechaj słucha. Kto nie chce, niech nie słucha. Jak balsam są dla ucha morskie opowieści. Hej, ha, kolejkę dalej, hej, ha, dźwignę wzniśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Druga niedziela lipca przyniosła pierwszą premierę na Żukowskim Lecie Muzycznym. Przed własną publicznością zaprezentowała się Paulina Milczanowska, której towarzyszył tenor Rafał Meissner wraz z pianistką i smyczkowym trio, którzy przenieśli publiczność w neapolitańskie czasy. Dzisiaj chcieliśmy zaproponować pieśni neapolitańskie. Są to znane, bardzo znane utwory w dialekcie neapolitańskim, więc zostałyby rozsławione przez wielu, przez Caruso, przez Pavarottiego, także w tę stronę po prostu uderzyliśmy, jeżeli chodzi o dzisiejszy repertuar. Repertuar okazał się bardzo wymagający dla muzyków. Trudnością jest i strefa muzyczna, ale także język właśnie neapolitański, więc tu na pewno jest pewna trudność. Zawsze jest ciężej śpiewać przed znaną mi publicznością, przed rodziną. Wielu tutaj jest muzyków, więc na pewno zawsze jest po prostu pewnego rodzaju, po prostu boimy się o odbiór. Odbiór był jednak znakomity. Żukowska publiczność była zachwycona neapolitańskimi pieśniami. Kolejna niedziela i kolejny program przygotowany dla żukowskiej publiczności, który również był wielką niespodzianką. Żukowscy muzycy zaprezentowali się premierowo w utworach skomponowanych do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Cała przygoda w ogóle zaczęła się, jak przeprowadziłem się do Żukowa, to było 2 lata temu. I kiedy tutaj zamieszkałem, odnowiłem znajomości z moim kolegą Jarkiem Bielewskim, perkusistą, i Arturem Wolskim. I w trójkę graliśmy sobie u Jarka. I po jakimś czasie przypomniało mi się, że mamy taki repertuar, który wymyśliłem już dawno temu, czyli akompaniament do wierszy Twardowskiego, i koledzy bardzo chętnie przystali na ten pomysł i od tego się zaczęło. Poezja śpiewana autorstwa Jazz and One to nietuzinkowe wykonanie, które na Żukowskim Lecie Muzycznym zachwyciło publiczność. Czy nie dziwi Cię mądra niedoskonałość, przypadek starannie przygotowany?
czy nie zastanawia cię serce nieustanne? Samotność, która o nic nie prosi i niczego nie obiecuje. Nie obiecuje. W tym roku po raz pierwszy na żukowskiej scenie zaprezentował się zespół z zagranicy. Muzyka folkowa rozbrzmiała dzięki lwowskiemu tercetowi Galicja Folk Band. Oczywiście folklor połączony z nowoczesnymi rytmami i nawet, no bo na tym polega zespół jeszcze, że ja robię wszystkie aranżacje i staram się tym zahaczyć różny wiek publiczności. Oj, czy to kiń stoi? Siosy ma chyłońka, spodobalasmen, a ja dziewczynońka. Spodobalasmen, a ja dziewczynońka. Ne tak ta dziewczyna, siosy bile leżeńko. Ostatnia niedziela pokazała radość z najpiękniejszych lat. Na scenie znów pojawili się mieszkańcy gminy. Przygotowaliśmy dzisiaj repertuar lat 60., 70. Są to największe polskie hity. Czerwone gitary, Irena Santor, Stan Borys. Także będzie ciekawie. Ciekawie zdecydowanie było i to nie tylko w ostatnią niedzielę lipca, a przez wszystkie lipcowe popołudnia. Na pewno żukowskie lato muzyczne już tutaj wrosło w ten taki pejzaż kulturalny naszej gminy. Na pewno jest dla odbiorcy takiego spokojniejszego, wymagającego i cieszę się, że Żukowski Ośrodek Kultury wpisuje się na tą mapę wydarzeń kulturalnych powiatu. I z pewnością w przyszłym roku również zagości na Żukowskim Placu Mariackim.